Biblista, ksiądz Ryszard Kępiak jest gościem EWTN Polska. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam. Księże, od 2 lat opowiada ksiądz widzom EWTN Polska o Ewangelii, o Panu Jezusie. I od 2 lat jest to Ewangelia według świętego Marka. To chyba musi być pasja. No, pięknie to Pan ujął, że opowiadam, bo dzisiaj trzeba opowiadać o Panu Jezusie. Ale ja ten cykl, który już od 2 lat trwa na antenie telewizji EWTN Polska, za co też jestem wdzięczny, bo uważam, że jest jakaś możliwość głoszenia Jezusa Chrystusa, to ja zapraszam za każdym razem do włączenia się w przygodę z Ewangelią Marka. Bo to jest rzeczywiście wielka przygoda. Powiem, że sam nie myślałem, że to będzie tyle tych odcinków, że tak powiem, że to potrwa tak długo, że może załatwimy tę Ewangelię trochę krócej, ale okazało się, że jednak nawet nie wchodząc aż tak bardzo głęboko, jak to czasami mówimy tak naukowo, exeges a la Sorbonne, czyli taki wysoki poziom, chociaż nie ukrywam, że towarzyszyło mi też zawsze w prowadzeniu tej przygody z Ewangelią Marka, żeby też nie zaniżać, żeby ludzie zrozumieli, że chrześcijaństwo to nie jest kilka banałów, tylko żeby coś odkrywać głębiej. Poza tym, żeby też nie powtarzać tego, co zwyczajnie z pierwszej lektury tekstu możemy wyczytać. I dlatego też tak, myślę, że to trzeba powiedzieć, do tego się przyznaję, że to jest pasja też, że odkrywania i zresztą ta pasja, która się przeradza w to, że człowiek, no tak, ja już przecież tyle lat wykładam też Pismo Święte i Ewangelię Synoptyczną, a więc też jakiś czas był dla Marka, ale można powiedzieć, że tak, żebym czytał Ewangelię Marka od początku do końca i to ta przygoda wciąga, jak wiadomo, trochę się uważniej przyjrzymy temu tekstowi, nie, to jest już następna, coś się odkrywa. I dlatego też naprawdę muszę powiedzieć, że chociaż nie jest mi obca ta Ewangelia, to jednak, no bo zawsze też byłem otwarty na to, żeby tutaj też dzielić się takimi różnymi spostrzeżeniami, uczyć pewnej autonomii tego autora, teologa, którym był Marek. Ksiądz na co dzień zajmuje się Pismem Świętym, Ewangeliami, na co dzień siedzi zanurzony w treści, nie wiem, Ewangelii świętego Marka, a mimo wszystko gdzieś w kuluarach ksiądz mi mówi, że co pewien czas coś nowego odkrywa. Coś do niego dociera. Co takiego dotarło podczas naszych spotkań z widzami EWTN Polska do księdza? Więc już od jakiegoś czasu wiedziałem to, że przywilejem Boga jest zadawanie pytań. No i rzeczywiście znalazłem potwierdzenie i na kartach Starego Testamentu, ale potem też to się potwierdziło czytając i Nowy Testament. No i znalazłem taką książkę, która mi podsunęła tę myśl, że a zwróć uwagę w Ewangelii Marka na jezusowe pytania. No i co się okazało, że w tej właśnie Ewangelii jest najwięcej jezusowych pytań, mimo że Ewangelia najkrótsza, tylko 16 rozdziałów. I to powiem, że czytając całą Ewangelię, było okazją, żeby to zweryfikować. A więc to było dla mnie odkryciem, no bo to wiedzieć, nie, że jest najwięcej jezusowych pytań, ale my na wszystkie pytania w naszych spotkaniach zwróciliśmy uwagę, które Jezus zadał. I wiadomo, odkrycie jest to, że zrozumiałem ja, myślę, że udało się to też udostępnić tym, którzy nas słuchali, oglądali, że te pytania, o tym mówimy, ciągła aktualność Ewangelii, że one są aktualne. Jezus je zadał wtedy uczniom i tym, którzy do Niego się zbliżali, a dzisiaj zadaje je nam.
I to było coś niesamowitego, jak człowiek odkrywał to, co mówimy, aktualność. Nie? Dlatego też w moich spotkaniach prowadzonych tutaj z Ewangelią Marka ciągle jest ten wysiłek, żeby wskazać, co dzisiaj chce mi powiedzieć ta Ewangelia, a jednocześnie właśnie te pytania. To myślę, że to była taka weryfikacja, potwierdzenie i jeszcze bardziej zrozumienie, że można przez ten pryzmat także czytać inne Ewangelie, bo rzeczywiście przywilejem Boga jest stawianie pytań, nie? A człowiek winien starać się, żeby na te pytania odpowiedzieć. A druga rzecz, myślę, że związana z głównym tematem, to też, że tak powiem, wiedziałem, bo ktoś mnie tego nauczył, choćby taki świętej pamięci kardynał Martini mnie na to uwrażliwił. Jak bierzesz do ręki Ewangelię Marka, to pamiętaj, że ta Ewangelia ma jeden cel i zamierzenie, żebyś znalazł pełniejszą odpowiedź na pytanie, kim jest Jezus. Wiadomo, że tu nie ma granicy, nie możemy nikt z nas powiedzieć, ja już poznałem, nie? I dlatego, że miałem tę szansę nie tylko przeczytać, nie? Bo przeczytać to już przeczytałem może wiele razy Ewangelię Marka, ale stanąć, komentować i tak dalej, to wtedy zrozumiałem jeszcze bardziej, że rzeczywiście pytanie o tożsamość Jezusa jest tym pytaniem, które się przewija i ewangelista Marek stara się, żeby podsuwać nam odpowiedź na to pytanie. No i rzeczywiście to pytanie jest, kim jest Jezus? I co więcej, odkryłem w Ewangelii Marka, jeszcze bardziej się przekonałem, że on przedstawia Jezusa nie jako człowieka mocnego w słowie, bo rzeczywiście Ewangelia Marka ma tylko dwie mowy, w 4-13 rozdziale eschatologiczną, ale przede wszystkim Jezus przemawia czynem dla tych, którzy byli wokół Niego. Dzisiaj ja rozumiem, dla mnie to było w jakiś sposób, no powiem, że i odkryciem, ale także i przypomnieniem, że dzisiaj świat oczekuje czynu, nie? Który by świadczył o tym, że jestem wierzącym, że jestem wierzącym księdzem. Czyny przemawiają głośniej niż słowa, bo wiadomo, tych słów potok jest pięknych czasami, nie? I dlatego to myślę, że to takie najważniejsze, bo potem wiadomo, że w każdym calu prawie człowiek odkrywał coś, że to tylko Marek tutaj tak, nie? Tu tylko to, nie? Ja to lubię, bo to są takie kwiatki. Tak sobie na przykład takie zapamiętałem w 6 rozdziale wydarzenie w Nazarecie, nie? Żeby konkret jeden podać. Wiadomo, że nie przyjmują go jego ziomkowie, nie? Bo sobie przypomnieli i zaczynają mówić, to jest przecież syn Maryi, nie? To są kwiatki, że to jest jeden, jedyny ewangelista, jedno, jedyne miejsce, gdzie Jezus jest określony jako Syn Maryi, nie? No bo takie rzeczy się potem zapamiętuje, to są kwiatki, nie? To są pewne odkrycia, i które cieszą. Ale jak Pan Jezus stawia pytania, to nie wiem, czy się ksiądz ze mną zgodzi, to jest trochę niebezpieczne. Bo egzegeta, no właściwie jest po to, żeby tłumaczyć ludziom, prawda, tą treść, która ma już 2000 lat, żeby przekładać też na język zrozumiały dla współczesnego człowieka. Ale niebezpieczne o tyle, że jego samego też może to dotknąć, te pytania. One mogą trafić w jego serce. I chciałem się zapytać tutaj o tą kwestię, które z pytań właśnie trafiło w serce biblisty. Więc powiem, że to jest też, kto śledzi te spotkania, kto nie śledzi, to też przy okazji bym zachęcał, żeby się włączyć, nie? W tę przygodę, bo wiadomo, nie? To można zawsze znaleźć sobie playlistę, wejść na taki czy inny odcinek, oglądnąć, usłyszeć. I dlatego moje prowadzenie tej lektury z komentarzem, z wyjaśnieniem, aktualizacją Ewangelii Marka jest w takim stylu. Ja jestem też, że w takim stylu też mówię, że pierwsze zawsze odnoszę do siebie. I dlatego też to nie, że wy, którzy słuchacie czy oglądacie, to do was jest skierowane, bo to jest też do mnie. I dlatego też słusznie tutaj Pan zauważył, że Jezus postawił także i mi wiele pytań. Jezus miał dla mnie też określone pytania. I na pewno najważniejsze pytanie, które ciągle gdzieś tam w tyle głowy uczeń Chrystusa musi mieć, to spod Cezarei Filipowej.
Ono już w strukturze Ewangelii Marka jest takim punktem zwrotnym, nie? Bo tu się zaczyna ten moment, że kiedy Jezus zaczyna iść już potem do Jerozolimy. A więc to pytanie, no wiadomo, zaczął od obiegowej opinii, co ludzie o mnie gadają. Przecież Jezus doskonale wiedział, co o nim mówią, nie? I nawet całkiem ładnie relacjonują mu uczniowie, mówią o Jezusie, nie? A Jezus przechodzi do tego zasadniczego pytania. A wy? Za kogo mnie uważacie? Czyli są ci z zewnątrz i są ci wewnątrz, uczniowie. I dlatego to pytanie, nie, to jest zawsze pierwsze. I powiem, że wśród tych różnych pytań, które Jezus zadaje, dla mnie to jest to najważniejsze, że jakby inne są troszeczkę drugoplanowe, bo zawsze ja sobie muszę najpierw odpowiedzieć, a kim jest dla ciebie? Bo dla nich, dla tych, dla tamtych, ale kim jest Jezus dla ciebie? Jeżeli wiadomo, ja go stawiam na pierwszym miejscu, nie, to potem się wszystkie inne rzeczy porządkują, ale to jest dla mnie najważniejsze Jezusowe pytanie. To zapytam jeszcze, takie w sumie proste i prozaiczne pytanie, zapytam jeszcze o ulubionego bohatera z księdza w Ewangelii według świętego Marka. I nie pytam o głównego bohatera, bo to przecież wiadomo, ale o takiego drugoplanowego. Ja bym powiedział, że dla mnie takim drugoplanowym bohaterem, nie chcę powiedzieć drugorzędnym, ale gdzieś wiadomo za Jezusem, to bym wymienił w gronie 12 Piotra. Myślę, że bardzo takich właściwych kolorach jest on w Ewangelii Marka przedstawiony, bo każdy z ewangelistów na pewno miał swoje spojrzenie. Proszę pamiętać, że jakoś ufam tutaj Markowi w przedstawieniu obrazu Piotra, no bo my za całą długą tradycją, wydaje się, że solidną, potwierdzoną, mówimy, że Marek przekazał nauczanie Piotra, katechezę Piotra, że był razem z Piotrem w Rzymie. Więc dlatego ta figura Piotra, człowieka, który wiadomo został powołany, wybrany, włączony do grona 12, to człowieka, który pierwszy zabiera głos, nie? Jak chociażby w tym kontekście właśnie przełomowym, kiedy postawił Jezus pytanie wszystkim, a Piotr zabrał głos i według Ewangelii Marka powiedział tylko króciutko: ty jesteś Maszijach, ty jesteś namaszczony, ty jesteś Chrystus, nie? No i wiadomo, że wyznanie ustami było poprawne, ale potem życie zweryfikowało zaraz natychmiast, że on powiedział dobrze, ale on nie rozumiał jeszcze, kim jest Mesjasz. I dlatego powiem, że widzę w nim takiego umiłowanego, tego bohatera, nie? Oprócz protagonisty Ewangelii Jezusa Chrystusa Piotra, no bo w nim się też odnajduje, nie? Łatwiej mi się zidentyfikować z Piotrem. Ja myślę, że tak jak Piotr, tam jest niesamowita symbolika w naszych spotkaniach i przygodach z Marką, ją podkreśliłem, że wyznanie Piotra pod Cezareą jest poprzedzone uzdrowieniem niewidomego spod Betsaidy, nie? To jest też wydarzenie klasyczne, jedyne, bo tylko jeden raz, proszę zwrócić uwagę, przy czytaniu Ewangelii zdarzyło się, że Jezusowi się za pierwszym razem nie powiodło. Nałożył, napluł, nie na oczy, czy naślinił i tak dalej. No pyta się go, czy widzisz coś? A on mówi, widzę, ludzie chodzą jak drzewa, ale widział, nie? Dopiero drugi raz, drugie podejście i doprowadził go, że ten już widział lepiej, widział wszystko jasno. Kto był z Betsaidy? Był Piotr. I dlatego w symbolice to jest działanie Jezusa na Piotra. On już coś widzi, ale jeszcze nie widzi jasno. Potem mamy, nie, drugie wydarzenie z Bartymeuszem, że Jezus jest zdolny doprowadzić do całkowitego przejrzenia, nie? Bo Bartymeusz tak przejrzał, że idzie do Jerozolimy. Czyli jest w stanie doprowadzić także Piotra do takiego pełnego widzenia, nie? Piotr do końca Ewangelii Marka jest postacią taką autentyczną, z takimi ludzkimi słabościami, oczywiście ze swoim charakterem, ze swoją fizjonomią, ale łatwo się w Piotrze odnaleźć. Też gdzieś tam, kiedy dotarliśmy już do zakończenia Ewangelii Marka, bo raczej wszystko wskazuje, że ona kończyła się w wersecie 8, 16 rozdziału, tam Pan Jezus mówi do kobiet, nie? Idźcie, powiedzcie uczniom, także Piotrowi, nie? Zdaje się, że Piotr tym wszystkim był tak wstrząśnięty, tak był załamany.
jakby już nie widział szansy, że jeszcze trzeba było tego słowa i tak dalej. Dlatego Piotr, nie, tutaj dla mnie jest kimś, gdzie widzę siebie, gdzie też upadam, gdzie też nie zawsze mi łatwo się przyznać do Jezusa. Nie? Program księdza profesora ma swoje grono odbiorców i oni stawiają pytania. Które z pytań ksiądz zapamiętał najbardziej, które było najtrudniejsze, które za księdzem chodzi cały czas? No może tak trudno by było sklasyfikować według tych kryteriów te pytania, bo trzeba przyznać, że trochę tych pytań napływało. One zawsze stawały się taką okazją, żeby do pewnych tematów wrócić, żeby nawet niektóre rzeczy dopowiedzieć. Czasami może wydawało mi się jako prowadzącemu, że już no, wystarczy na ten problem, a jednak jeszcze ktoś przy inteligentnej lekturze coś dostrzegł, czy jak próbował czytać ze zrozumieniem, a więc no, takie pytania się pojawiały i za to zawsze słuchaczom, widzom byłem wdzięczny, dziękowałem, bo one stawały się taką szansą, a drugie no, to były też takie pewne sygnały, że ktoś słucha ze zrozumieniem, że reaguje. Nawet jakieś drobne przejęzyczenie ktoś potrafił czasami zauważyć, zapytać, odnieść i tak dalej. Więc powiem, że no, trudno by mi było dzisiaj tutaj wywołać takie, które mi sprawiło, no bo raczej no tak nie było, żeby gdzieś bardzo trudne jakieś takie pytanie, ale podziwiałem, tu może powiedzieć o takiej grupie pytań, które były związane z tym, żeby konfrontować, jak to inni ujęli, jak to inni napisali. I powiem, że to były bardzo cenne, bo jedno, uczymy się autonomii ewangelisty Marka, bardzo nam jest to potrzebne. Nieraz się zdarza kaznodzieją, że opowiada coś z Marka, coś z Mateusza, coś z Łukasza, a tego robić nie powinno się. Bo każdy z ewangelistów, co też mocno podkreślam, jest autorem teologiem i dlatego ma swoją wizję. Wcale, że o czymś nie napisał, to nie znaczy, że on o tym nie wiedział. Tylko dla realizacji jego celu i zamierzenia nie było to konieczne. I dlatego też to były świetne pytania, jak ktoś, że tak powiem, konfrontował. I o to chodzi, nie? Ja tu przedstawiam Marka, a jednocześnie ktoś zagląda. A czemu nie ma tego u Mateusza? Albo czemu Łukasz to pominął? Albo u Łukasza jest inaczej? Było to zawsze też szansą, żeby powiedzieć, że ewangeliści nie byli zainteresowani kronikarskimi szczegółami wydarzeń z życia Jezusa. Stąd nawet Ewangelie no nie są żadną biografią Jezusa. Nie? Dlatego ale niektóre pytania też dotyczyły nawet i kwestii takich teologicznych, jak chociażby pytanie dotyczące tak zwanej niewiedzy Jezusa. Kiedy w mowie eschatologicznej Jezus mówi, to sprawiało od lat wielką trudność i też ktoś to podjął, może ze słyszenia słyszał też o takim czymś, jak pytanie, jak to? Syn Człowieczy nawet o tym nie wie, no aniołowie to dobrze, no nie powiedział im Bóg, ale Syn Człowieczy, Syn Boży o tym nie wie, kiedy nastąpi koniec, kiedy będzie powtórne przyjście, nie? I dlatego też no, jest szansa, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, jak chociażby w tym przypadku, co to znaczy objawić. Nie? Jezus przyszedł objawić Ojca i tylko to, co mu Ojciec zlecił, doskonale wypełnił wolę, a że wolą Ojca nie było, żeby nas poinformować o dacie, godzinie, nie. Dlatego no, to są świetne. No i nawet bym powiedział, że to pytanie tutaj Pana wykorzystuję, żeby jeszcze bardziej zachęcić, nie? Bo to wtedy pokazuje, że ktoś reaguje, nie? I to prowadzącemu, nie? Szczególnie jak się to rozciąga w czasie, to dodaje takiego animuszu i trochę wiatru w skrzydła. Za nami święty Marek, ale przed nami kolejne wyzwanie. Tym razem Ewangelia według świętego Mateusza. Skąd taki wybór? Taki wybór i taka kolejność przedstawienia, no bo od razu, u początku założyliśmy, no bardzo optymistycznie, nie? Że będzie to przygoda z Ewangeliami. A więc zaczęliśmy od Marka. Dlaczego od Marka? No bo może tu trzeba by było to powiedzieć. Dlatego, że opatrzność Boża tak pokierowała sprawami u samego początku chrześcijaństwa, że mamy jedną Ewangelię Jezusa Chrystusa, ale w czterech wersjach. I dla niektórych jest to słabość. Nie chcę tematu rozwijać, ale niektórzy no, chcieliby, żeby było tak samo. No ale jakby było tak samo, to po co cztery wersje? I dlatego mamy cztery, nie? Symbol, uniwersalne spojrzenie, cztery strony świata.
I stąd jeszcze jest jeden aspekt, który mówi, że to nie jest słabość. Otóż my wiemy, że być chrześcijaninem to jest pewien, stawać się chrześcijaninem to jest pewien proces. Nie? I dlatego też na drodze stawania się chrześcijaninem opatrzność pomyślała, że tak jakby w dobrej szkole potrzebne są podręczniki. Może trochę takie określenie do Ewangelii, podręcznik, nie, ale nie chcę tu pejoratywnego znaczenia, tylko że to jest takie, myślę, że łatwiej ludziom pojąć, co to znaczy podręcznik. Jesteś na tym etapie w szkole Jezusa, nie? I otrzymujesz pierwszy podręcznik. I Ewangelię Marka zawsze, zresztą dzisiaj już powszechnie uznane, że to jest najstarsza Ewangelia, to jest też jeden z motywów, dlaczego od niej rozpoczynamy. Mniej więcej 68 rok, kiedy była napisana i dlatego też ją, Ewangelię Marka traktuje się jako Ewangelię katechumena. Dawano ją do ręki komuś, kto zaczynał. Wiadomo, że dorosłych przygotowywano do chrztu. A więc przerób, że tak powiem, ten podręcznik, żebyś się dowiedział, kim jest Jezus, żebyś mógł wyznać wiarę, przyjął chrzest. Ale to nie jest wszystko, nie? Przyjmuje chrzest, ale jednocześnie my doskonale wiemy z nauki o sakramencie Chrztu Świętego, że chrzest nas wprowadza do wspólnoty Kościoła. I dlatego wchodzisz do Kościoła. No to musisz wziąć drugi podręcznik, który ci powie, jak w tym Kościele masz żyć, co jest etosem chrześcijanina i ucznia. I dlatego na drugim miejscu zawsze dawano do ręki, to też może ten aspekt podkreślę, może temu pierwszemu dawano najkrótszą też, żeby się nie zniechęcił, a potem dawano już, jak już go mieli we wspólnocie, dawano mu, trzeba się jeszcze zająć Ewangelią Mateusza. I Ewangelia Mateusza jest nazywana, to pięknie przypomniał rzecz z pierwszych wieków chrześcijaństwa kardynał Martini i on to bardzo rozwinął. W tej chwili to propaguje też chociażby ksiądz Krzysztof Wąs w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, proponując różne rekolekcje właśnie w takim duchu, że Ewangelia Mateusza jest katechizmem Kościoła albo inaczej Ewangelią Kościoła. Tak tylko zawsze podkreślam, że to nie przypadek, że spośród czterech Ewangelii tylko ta jedna trzy razy używa słowo Kościół, a w żadnej innej nie ma słowa Kościół. I wiadomo, katechizm Kościoła, no, staje się chrześcijaninem, no to muszę poznać, czym Kościół żyje. Dlatego proszę zobaczyć, choćby tylko wywołam kazanie na górze, nie? Karta tożsamości chrześcijanina. I wiele innych rzeczy, jak żyć we wspólnocie Kościoła. I w tym duchu, nie? Czyli to nam narzuca po Mateuszu, nie? No proszę zobaczyć, jaka perspektywa. Tutaj jej 16 rozdziałów, u Mateusza 28, nie? No to też, że tak powiem. Tylko myślę, że tutaj wystartujemy troszkę wcześniej z lekturą Mateusza z tego względu, że przy Marku zrobiliśmy takie ogólne, duże wprowadzenie do Ewangelii. Nie? I ktoś, kto chciałby do tego wrócić, wiadomo, że do tych treści może powrócić. A tu zaczniemy, że tak powiem, dosyć sprawnie czytać tę Ewangelię. Ale potem czeka nas przygoda ogromna z Łukaszem. Bo Łukasz stworzył wielkie dzieło. Ktoś go podzielił mu to dzieło, nie? Wsadził pomiędzy jego tak zwaną Ewangelię, wsadził i Dzieje Apostolskie, wsadził Ewangelię Jana, żeby najpierw było o Jezusie, a potem o Kościele. Ale on stworzył jedno dzieło. I to jedno dzieło nazywa się dla chrześcijanina podręcznikiem ewangelizatora. Wiem, kim jest Jezus, wiem, czym żyje Kościół, no to czym jest uczeń? Misjonarzem, nie? Uczeń, misjonarz. I dlatego jak ewangelizować? Masz Jezusa, ewangelizatora w Ewangelii i Kościół, który idealnie realizuje misję i kontynuację misji Jezusa w Kościele. No i teraz proszę zobaczyć, nie? Ktoś by powiedział, nie? Tak jak kleryk wychodzi z seminarium, no ewangelizować już teraz tylko będzie. Po co ta czwarta? Jako paczność niesamowicie pomyślała, że z wiarą jest tak, że jeżeli nie będzie doskonalona, to ona po prostu karłowacieje. I dlatego też na całe życie, jakby do końca naszego przeżywania chrześcijaństwa mamy czwarty podręcznik. Ewangelia Jana jest nazywana Ewangelią dojrzałego chrześcijanina. Jan wiedział, że z wiarą jest tak, jeśli dzisiaj jest nieźle, to jutro musi, powinno być lepiej, nie? Dynamika wiary. I dlatego jak biorę do ręki ten czwarty podręcznik na tym etapie, nie daje się Ewangelii Jana dla początkujących.
tylko dla kogoś, kto już ma za sobą pewną przygodę z Jezusem, z Kościołem, z działalnością apostolską. I Ewangelia ta stawia mnie ciągle przed możliwością pogłębienia wiary. I stąd taka kolejność. Na początku naszej rozmowy to ksiądz profesor dziękował naszej stacji, dziękował widzom za możliwość głoszenia słowa, a w tym miejscu to ja chciałbym podziękować za to, że ksiądz już 2 lata jest z nami, że poświęca swój czas, to swoją wiedzę, żeby po prostu Pana Jezusa głosić przez nasz eter właśnie tutaj. Bardzo, bardzo księdzu profesorowi za to dziękujemy. No, a tak nieco zgryźliwie dodam, że skoro Ewangelia świętego Marka zajęła nam 2 lata, to 28 rozdziałów Ewangelii Mateusza, no zastanawiam się, ile mogłoby zająć. No nie wiem, nie chcę być tutaj kimś, kto będzie coś po prostu mówił, że może 3 lata, nie wiem. No bo to wszystko zależy od pewnej dynamiki i od sposobu czytania. Poza tym proszę pamiętać, że Mateusz całą Ewangelię Marka wciągnął do środka, nie? Tak mówiąc brzydko, nie? Bo korzystał z Ewangelii Marka jako źródła. Jeśli Ewangelia Marka ma 661 wersetów, nie? A Marek, Mateusz 600 ma od Marka wziętych, nie? No to wiadomo, że też pewne rzeczy już nie trzeba będzie może aż tak drążyć i tak dalej. No ale nie będziemy stawiać tutaj, że tak powiem, jakichś granic czasowych i tak dalej, bo też zawsze towarzyszyło nam w tych spotkaniach z Ewangelią Marka i mam wrażenie, że też ten sam klimat będzie towarzyszył w dalszych spotkaniach pewnego spokoju, nie? No przecież nic nas nie popędza, nie przeskoczymy czegoś, szczególnie jak ktoś nagle, my chcemy iść już do przodu, ktoś zada pytanie, trzeba się do czegoś wrócić, nie? Ostatecznie chcemy służyć tym, którzy nas słuchają i widzą, nie? Także ja dziękuję za to, że mi tutaj ktoś dziękuję za to, że swój czas poświęcam, ale powiem, że ja wypełniam swoją misję, nie? Benedykt XVI w słynnym dokumencie, o którym też myślę, że tutaj na antenie WTN Polska żeśmy rozmawiali kiedyś, Verbum Domini, on mówi, że biblista, który nie aktualizuje Słowa Bożego, nie wypełnia swojej misji, nie? Pięknie, że mam taką możliwość, nie? Że mogę aktualizować, że mogę to słowo przybliżać. To jest super. Bardzo dziękuję. Przypomnę, ksiądz Ryszard Kępiak, biblista, był gościem WTN Polska. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże i też dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy nas oglądają i słuchają.